Dzień dobry Państwu. Aleksandra Pietkiewicz. Witam Państwa w internetowej telewizji Prawy TV. Rozmawiamy w dalszym ciągu o katolickich inicjatywach w kulturze. Moim gościem jest dzisiaj dalej Pan Piotr Szewczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Menadżer kulturalny w Katolickim Centrum Kultury Dobre Miejsce. Chciałam zapytać, czy modlitwą kontemplacyjną, o której Pan wspomniał, może być też różaniec? Czyli różaniec na pewno jest modlitwą kontemplacyjną, w zależności od tego, jak podchodzimy do odnawiania różańca. Że tak powiem, ten wymiar duchowy prawdopodobnie się zmienia, więc to nie da się ukryć, że różaniec ma wymiar chrystocentryczny i że to razem z Maryją, a nie modlimy się do Maryi, tylko raczej z Maryją, gdzieś zgłębiamy tajemnicę Ewangelii. Więc tak, jak najbardziej jest to dobra forma. Święty ojciec Maksymilian Kolbe nazwał Marię koroną stworzenia, arcydziełem Boga. Jak Pan myśli, jaka jest wizja Maryi w polskiej kulturze katolickiej? Czy nasz kraj w jakiś sposób przez różną historię w szczególny sposób umiłował duchowość maryjną, więc ten obraz Maryi gdzieś funkcjonuje od zarania historii, więc w wielu aspektach kultury obserwujemy, jak artyści czy też odbiorcy tej kultury przeżywają swoją relację z Matką Bożą. A czy kapliczki maryjne to jest też dzieło sztuki? Myślę, że tak. Myślę, że zdecydowanie tak i aż szkoda, że ich jest teraz coraz mniej, że bardziej wspominamy te, które były wznoszone jeszcze parę lat temu i gdzieś podziwiamy zazwyczaj na takich rejonach mniej uczęszczanych, na przykład na Podlasiu jest mnóstwo pięknych kapliczek i też jest to taki element kultury folkowej, bym tak to nawet określił, gdzie niby się różnią, ale jednak każda z nich ma ten wymiar duchowy i cel, jaki została stworzona, więc dla mnie jak najbardziej dzieło sztuki. Jakie są te cechy maryjności, które widać w dziele? Czy myślę, że sztuka, która dotyczy albo ukazuje Maryję, tak jakby odnosi się do jej cech życia, więc też w jakiś sposób cechuje się skromnością, prostotą, pewnego rodzaju pokorą, że jednak sztuka, która jest bardziej skoncentrowana na Panu Bogu, to nawet widać po kolorach, które są używane w przypadku malarstwa, bo jednak sztuka jest dość szerokim zakresem, więc w muzyce trochę inaczej to będzie wyglądało, ale tak, myślę, że zdecydowanie na podstawie cech, które odczytujemy z życia Maryi. Pani profesor Aleksandra Krupska ma wystawie Ars Longa u Państwa w Dobrym Miejscu. Powiedziała, że jej studenci chętnie kopiują właśnie fragmenty obrazów z motywem Maryi albo aniołów. Jak Pan sądzi, dlaczego? Myślę, że przez to, że Maryja bardzo jest inspirującą osobą i też wydaje mi się, że nikt nie pozostaje obojętny wobec jej postaci, że w momencie, kiedy gdzieś zdajemy sobie sprawę, jak ważną rolę odgrywała i dlaczego być może to też wynika z indywidualnej jakiegoś nabożeństwa do Maryi, dlatego być może też artyści akurat wybierają postać Maryi do kopiowania, przynajmniej przy tej wystawie. Więc wydaje mi się, że to jest takie indywidualne, ale jest na pewno takim, można by powiedzieć, nawet pomnikiem, który warto gdzieś zinterpretować. I na koniec takie pytanie. Co Maryja daje sztuce współczesnej? Dużo, w sensie na pewno dużo, ponieważ gdzieś ten etos kobiecy w jakiś sposób w sztuce współczesnej gdzieś jest mocno nadwyrężony, jeśli można tak powiedzieć.
A Maryja jednak przywraca pewien ład, tak jakby daje pewien jasny wzorzec postępowania czy życia, więc wydaje mi się, że utożsamia te wartości, do których człowiek powinien dążyć. Czy Pan myśli, że te cechy, o których Pan właśnie powiedział, sprawiają, że Maryja jest tak atakowana w przestrzeni pseudosztuki? Myślę, że tak. Że to jest główny powód, jednak najczęściej opiera się na jakichś kontrowersjach. Najłatwiej jest, że tak powiem, prowokować przez kontrowersje, dlatego myślę, że wizerunek Maryi przez to jest nadużywany po to, żeby coś próbować zmienić albo zaprzeczyć prawdzie obiektywnej. Dziękuję Panu bardzo. Dziękuję bardzo. Gościem był Pan Piotr Szewczyk, menedżer kulturalny w Katowickim Centrum Kultury Dobre Miejsce. Chcemy jeszcze polecić nasz miesięcznik Moja Rodzina oraz nasz portal prawo.pl, a także zapraszamy do dobrego miejsca. Zapraszam serdecznie.